Cześć, dzień dobry kochani, przy piątku. Ja dzisiaj tak naszła mnie chęć na wodę z cytryną, na taką ciepłą wodę z cytryną, więc sobie zalałam, zaraz doleję troszeczkę chłodniejszej, żebym mogła się napić. Jakoś tak mój organizm domaga się czegoś takiego właśnie cytrynowego, więc tak. I zaraz zabieram się za zrobienie śniadanka, może przy okazji dogram coś dla Was do mojego foodbooka. I akurat Lila mi mówi, że jest głodna, więc idealny czas. Mam nadzieję, że posmakuję jej, bo mam dzisiaj dla niej coś innego, coś ekstra. Przyszłyśmy na górę trochę pobawić się w pokoju, żeby tak dziewczyny miały możliwość oswoić się z tym miejscem. I tak, kombinujemy z kostką. Zobacz, Dalusiu. O, ciu, 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 ciu. O, były już puzzle, teraz walczymy z kostką. Poczekaj, 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 myśko, mama pomoże. O, ciu, 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 ciu. No. Tylko o. Uczymy się różnych zabaw. Proszę. Opa. Ciu, ciu, ciu. A Lila już ma swoje zajęcia. Także w ogóle muszę tutaj wpaść do jej pokoju i zrobić mały porządek, bo źle to wszystko wygląda. Dzisiaj dokończyłam. Troszeczkę lukru dołożyłam oczywiście na moje jagodziansy. Bardzo proszę. Także tak, no ale niestety ciut za długo siedziały, więc nie są takie idealne, jak powinny być. Pięknie mi tutaj pachnie w kuchni. Zrobiłam ziemniaczki takie z masełkiem, siedzą w piekarniku, bo zaraz... Kto to idzie? Zaraz mój małżonek wraca do domu, więc tak, chciałabym, żeby mógł zjeść obiad. Ja tutaj poogarniałam trochę pranie. Poskładałam i na raty wynoszę na górę. Słucham. Będę musiała w ogóle wpaść któregoś dnia w ciuchy i znowu zrobić jakiś tam przegląd, bo znowu widzę, z czego korzystam, a z czego nie korzystam, więc no trzeba będzie chyba tak zrobić. Też muszę robić tak, że przebieram ubrania dziewczyn przed praniem i po prostu te, które już się nie nadają, to wyrzucać. Teraz też coś tam poodkładałam do wyrzucenia właśnie, bo no to już się po prostu nie nadaje. Jakieś tam plamy się nie pootwierały, a tak jak Wam parokrotnie powtarzałam, nie lubię potem kombinować, jakieś tam namaczanie, mydło takie, mydło takie, mydło takie. Kupiliśmy to mydło galasowe z Domola. Moim zdaniem wcale nie ma rewelacji, tak jak ja zauważam. Może przy niektórych rzeczach faktycznie pomogło, ale też nie mogę powiedzieć, żeby, wiecie, to było takie wow, jak niektórzy twierdzili. Także tak, jest strasznie gorąco. Chociaż dziwna ta pogoda, bo wieje, okrutnie wieje, a jest też bardzo gorąco i tak w sumie nie wiem za bardzo, co tutaj robić. Siedzieć na tym dworze czy nie? Nie wiem, wróci Kuba, pomyślimy, jak sobie ciąg dalszy dnia zorganizować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. A nas tak po obiedniu wygnało do lasu. Tak stwierdziłam, że w sumie dawno nie byliśmy, więc może fajnie by było wyjść gdzieś, bo tak to no jednak większość czasu spędzamy u siebie na działce. A jednak czasem, wiecie, ten spacer po lesie jest czymś jak najbardziej wskazanym. Także tak, przyjechaliśmy do innego punktu niż zazwyczaj, bo trochę przegapiliśmy zjazd, ale nie szkodzi. Znalazł się inny. Może tam jest troszeczkę lepsza droga, taka bym powiedziała, bardziej utwardzona. Ale nie ma tragedii, dziewczyny sobie radzą. Proszę, jaki ładny obrazek. Tata i jego córeczki. Ma takiego patyka. No piękny ten motylek. A żabkę? To teraz wilk. Ekstra.
po krótkiej przerwie wracam do czytania na tarasie i katuję sekretne dziecko. Czytam wprawdzie głównie wieczorami przy usypianiu Daluśki, ale jakoś tak nie naszło, żeby dzisiaj się rozłożyć z książką na tarasie i troszkę nadrobić. Jestem tu, a potem tu jestem, a potem jestem na kawce. I bawimy się na wodze tam, a potem tam bawimy się, a potem chciałam zobaczyć, co to nie... A co pani pije? Chlebatkę jaką. Nagrałam. Cześć, dzień dobry wszystkim. Słychać? Tak, dopadło mnie drobne przeziębienie. Drobne, na szczęście, bo ostatnio jak byłam przeziębiona, to czułam się fatalnie, więc wiecie, opieka nad dziewczynami też była dla mnie czymś trudnym. Ale no teraz jest to coś takiego, powiedziałabym, drobnego, katar, no i słychać po prostu. Najbardziej właśnie nie lubię tego, że lekko skrzeczę, ale tak, no ja w sumie nie o tym. Nie odzywałam się do Was, spotkała mnie bardzo niemiła niespodzianka w ostatnich dniach, a mianowicie popsuł mi się laptop, więc teraz trzeba będzie coś wykombinować, żeby uratować to, co na tym laptopie było, czyli głównie chodzi mi o moją powieść, o mojego sznycla, bo jestem już w połowie i szczerze mówiąc nie podjęłabym się pisania tego od samego początku. Więc mam nadzieję, że uda się mojego sznycla naprawić, albo nie wiem, że któregoś dnia laptop stwierdzi, że uruchomię się na te 15 minut, żebyś mogła sobie tego sznycla zgrać. Kto wie, wiecie, nadzieja matką głupich. Albo wiecie co? Wezmę kawę. I wtedy się do Was odezwę. Zatem tak, miałam wziąć kawkę. Jest kawka, końcóweczka już dosłownie, ale... Na dwa łyczki jeszcze mi starczy. Więc tak, miałam się do Was trochę poodzywać. W ostatnich dniach, powiem Wam szczerze, zrobiłam sobie jakąś taką przerwę, bo stwierdziłam, że nic się nie dzieje, zero zmian, zero jakichś takich, wiecie, fajerwerków, więc... Bez sensu jest biadolić o tym, że no, dni mijają, wakacje się kończą, lato się kończy, idzie jesień, zaraz będzie zima. Więc zrobiłam sobie przerwę. Nie wiem, też może potrzebowałam jakoś tak psychicznie nastawić się na nowy etap, bo wiadomo, że wrzesień zwykle wiąże się z tym, że albo dzieci idą do szkoły, albo idą do przedszkola. U nas właśnie zaczęła się ta przygoda z przedszkolem. Od 2 dni mamy te dni adaptacyjne. Kuba jeździ z Lilą z tego względu, no, że mówię, ja nie chciałam straszyć tej katarem. Więc Kuba jeździł z Lilą, a ja po prostu siedziałam z Dalią. Też faktem jest to wygodne, bo ja, że tak powiem, mogę położyć Dalcię na drzemkę. Mam coś, czego Kuba nie ma. Przesiądę się, będzie trochę mi wygodniej. No tak, mamy te dni adaptacyjne. Kuba mi pisze na bieżąco, że jest fajnie. Wczoraj też podobno było bardzo fajnie. Lila super sobie dała radę, zapoznaje koleżanki, więc... No więc wiecie, tak kamień z serca, jak to mówią. No ale wiadomo, że prawdziwy test będzie miał miejsce jutro, kiedy zostawimy ją po raz pierwszy tak samą. Padał deszcz, a pranie stało na zewnątrz. Nieistotne. Zobaczymy. No, oczywiście te pierwsze tygodnie raczej Lila będzie tam siedziała w przedszkolu, nie wiem, może z 4 godziny, więc to nie jest też, wiecie, w taki czas jakiś mega długi. No, ale myślę, że potem z czasem zaczniemy to wydłużać. Dla mnie będzie to duże ułatwienie, dla Lili też to będzie taki czas na to, żeby się oswoić, żeby uczyć się nowych rzeczy. No, ale też jakby słuchając tych zaleceń pani przedszkolanek, pierwsze tygodnie myślę, że będą takie no 4-5 godzin w zupełności wystarczy. I teraz może tak, książka, którą teraz czytam, Kochaj najlepiej jak potrafisz. Powiem Wam, no, że początek, bo no dzisiaj zaczęłam ją czytać, więc to raczej takie mocno pojedyncze strony.
W każdym razie bardzo fajna rzecz, czyli że w związku musi być taka równowaga pomiędzy tym zaangażowaniem się, dopasowaniem do drugiej osoby, ale utrzymaniem swojej własnej autonomii. I wydaje mi się, że to jest klucz do związków romantycznych, jak i do wszelakich innych związków, jakichś tam przyjacielskich w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Czyli no z jednej strony ta sztuka takiego lekkiego nagięcia się, ale też nie zatracenia siebie. Nie wiem, żeby tam no inni nas bardziej lubili, szanowali i tak dalej. Był też oczywiście opisany taki bardzo standardowy przykład. Ja to nazywam takim myśliwym i króliczkiem, czyli im bardziej ktoś się od nas oddala w związku, tym bardziej my chcemy tą osobę, tą swoją miłością i takim przywiązaniem przekonać do nas. No mi się wydaje, że to jest jeden z takich kluczowych problemów, czyli właśnie ktoś nam tutaj ucieka, a my go cały czas gonimy. No i to oczywiście jest błąd. Myślałam, że później gdzieś to zostanie pokazane, ale nie w pierwszych stronach właśnie. No ale mówię, jak dla mnie to jest taki bardzo klasyczny przykład takich problemów w związku. Zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co jestem na tak. Bardzo lekko, przyjemnie się czyta, ale boję się też, że pewne rzeczy zostały tak potraktowane bardzo po łebkach. Chociaż zobaczymy. Dla niektórych to jest pewnie atut, że coś zostało liźnięte. Dla niektórych będzie to wielki minus, bo chcą, wiecie, głębiej zanurzyć się w ten problem. I co jeszcze, pokażę Wam książkę, którą ostatnio skończyłam. Pewnie nie powinnam się do tego przyznawać, ale przeczytałam książkę, którą zapewne przeczytało milion innych osób, jakoś tak teraz. Oczywiście wszystko dlatego, że pojawia się film w kinie, gdzie śpiewają raki. Tą książkę dostałam w zeszłym roku na imieniny, czyli ona leżała u mnie od października. Ale jakoś tak nie wiem, no nie mogłam się przemóc. Nie wiem, czy to może kwestia tego tytułu, taki może lekko odpychający. W ogóle myślałam, że tutaj będzie jakieś takie czary, mary i tak dalej. Nie wiem czemu. No ale tak, zaczęłam czytać i te pierwsze strony były takie, no okej, spoko. Ale potem jakoś tak weszłam w tą historię, w ten świat tych mokradeł i książkę skończyłam, nawet szybciej niż przypuszczałam. Przyjemnie się czytało, bardzo taki lekki język, bardzo plastyczny, bardzo działający na wyobraźnię. Momentami ta książka była bardzo taka smutna, no przez wzgląd na uprzedzenia, na odrzucenie, na tą samotność, ale wydaje mi się, że wiecie co, to jest też wielki problem tych czasów, w których my teraz żyjemy, że to nie dotyczy tylko dziewczyny z bagien. Chcę się wybrać na film do kina, pójdę sama, bo no jakby nie ma innych warunków, więc pójdę sama. Jeszcze nigdy nie byłam i po prostu jara mnie ta myśl, że pójdę sobie sama do kina. Pytanie tylko teraz, kiedy? To gdzie jest ten ślimak? No tu. Tu siedzi ten ślimak? Tak. Faktycznie jest. A wczoraj znalazłyśmy takiego dużego, prawda? Olbrzymi był, co? A sierpień żegnamy o tak. Pizza, standardowo z Biedronki, frytka w tle, a potem wieczorem, jak pozbędziemy się dzieci, to dokończymy Cruellę. I nie wiadomo kiedy wieczór. Także tak, no ale co, powoli trzeba się nastawiać na to, że ten wieczór będzie nadchodził coraz szybciej. Tak, mam tutaj maseczkę. O takie coś, maseczka biedronkowa, ultra nawilżająca, przyda mi się to, bo ostatnio moja cera po prostu aż piszczy, więc wszelkie takie nawilżające produkty są u mnie jak najbardziej wskazane. Tutaj mamy maskę kokon. Spoko, jest taka, wiecie, dwuczęściowa, więc spoko, sprawdzimy sobie. I tak, ile mam ją trzymać? 15 minut, więc nałożę ją, poczekam chwilę i wchodzę pod prysznic. Też powiem Wam, usypiałam Daluśkę, już sama miałam taką wielką, wielką chęć, żeby odlecieć, ale no nie, no trzeba się trochę doprowadzić do ładu i do składu, bo
Nie wyobrażam sobie, że miałabym odpaść gdzieś tam w ubraniach jutro rano, po prostu czułabym się dramatycznie. Bardzo tego nie lubię. Więc tak działa. Najpierw oczywiście oczyszczenie twarzy z Sylwako, potem maseczka. Także tak.